Leśnicy i organizacje ekologiczne wyrażają zaniepokojenie propozycjami zmian w ustawie o lasach państwowych. Obawiają się, że może być to kolejna próba prywatyzacji lasów. Kontrowersyjny projekt złożyła grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Poselski projekt noweli wpłynął do Sejmu w kwietniu. Rozszerza on możliwość dokonywania zamiany gruntów należących do lasów państwowych. Obecnie przepisy dopuszczają zamianę wyłącznie dla celów gospodarki leśnej. Projekt ma to zmienić. Na gruntach leśnych będzie można realizować ważne inwestycje z punktu widzenia państwa. Za przejęte grunty lasy państwowe mają otrzymywać inne, tej samej wielkości. Nie będą mogły jednak liczyć na dopłatę, jeśli wartość terenu leśnego będzie wyższa od tego otrzymanego w zamian. Mogą być tej wartości bardzo małej, przyrodniczego punktu widzenia, czy to leśnego, no wręcz nawet nieprzydatne do prowadzenia gospodarki leśnej. Podkreśla przewodniczący Leśnej Solidarności Jacek Cichocki. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przygotowali projekt, przekonują, że jest on konieczny dla rozwoju kraju. Pozwoli na realizację nowych inwestycji, m.in. transportowych czy energetycznych. Na wylesionych terenach będą mogły jednak powstawać nie tylko projekty państwowe, ale również prywatne. To może być w pewnym sensie również prywatyzacja, oczywiście w takim dalekosiężnym efekcie, prywatyzacja gruntów, które zostaną po prostu w taki, a nie inny sposób przejęte. Decyzji o zamianie gruntów nie podejmowałby już nadleśniczy, tak jak jest to obecnie, ale dyrektor generalny Lasów Państwowych. Jego wybór jest uzależniony od partii sprawującej władzę. Przeciwko zmianom występują organizacje ekologiczne. Marcelina Puchalska z Ekologicznego Forum Młodzieży przypomina, że to już kolejna próba destabilizacji Lasów Państwowych podejmowana przez obecny rząd. No jesteśmy zaniepokojeni tym, co się w chwili obecnej dzieje. Pamiętamy, jak świętej pamięci profesor Jan Szyszko również zbierał podpisy przeciwko prywatyzacji lasów państwowych. Zebrał ponad 4 miliony podpisów w obronie lasów. W akcję zaangażowana była również rodzina Radia Maryja. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie chce komentować proponowanych zmian, mimo że nadzoruje lasy państwowe. Związkowcy z Solidarności Leśników swój sprzeciw przekazali do najważniejszych osób w państwie, w tym do prezydenta Andrzeja Dudy, który wielokrotnie deklarował, że jest za utrzymaniem obecnego modelu leśnictwa w Polsce.